Argoni to 3000 miasto położone na Pojezierzu Chodzieskim nad Jeziorem Margonińskim w powiecie chodzieskim. Jest siedzibą gminy miejsko-wiejskiej oraz miejscem znaczących wydarzeń historycznych. Na terenie gminy Margonin powstała druga co do wielkości w Polsce farma wiatrowa o mocy 120 MW. Rozwijają się również farmy fotowoltaiczne. Największa o mocy 10 MW powstaje we wsi Radwanki. Nad Jeziorem Margonińskim znajduje się jeden z najdłuższych wyciągów nart wodnych, 1000 metrów, oraz kompleks zjeżdżalni wodnych. Na skraju Margonina, w kierunku Gołańczy, znajduje się XVIII-wieczny dwór barokowy, nazywany przez mieszkańców pałacem. Był on siedzibą właścicieli Margonina. W XVIII wieku posiadłość ziemską otrzymała Marianna Ciecierska, żona Franciszka Skórzewskiego. W 1788 roku posiadłość ziemską objął hrabia Fryderyk Skórzewski, któremu przypisuje się założenie właściwego parku w stylu krajobrazowym. Wzdłuż drogi prowadzącej z Margonina do margońskiej wsi ciągnie się piękna aleja lipowa, licząca ponad 300 drzew. Zasadził ją w 1765 roku generał Franciszek Skórzewski z okazji 10. rocznicy ślubu z Marianną Ciecierską. Jest to jedna z najstarszych alei w Europie. W 1773 roku Józef Wybicki poślubił w Margoninie siostrzenicę hrabiny Marianny Skórzewskiej, Kunegundę Rwęską. Pamięć o tym wydarzeniu rozpowszechniło Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Mazurka Dąbrowskiego z jej ówczesnym prezesem Jerzym Tarkowskim. W 1768 roku w Berlinie Wybicki po raz pierwszy spotkał Kunegundę Drwęską Herbu Gozdawa. Była ona siostrzenicą generała Franciszka Skórzewskiego, męża hrabiny Marianny Skórzewskiej, bliskiej znajomej króla Prus Fryderyka II. W swoich pamiętnikach tak pisał o spotkaniu: w całym tym tłumie płci pięknej postrzegam jedną i już nie widzę jak tylko ją samą. Ona tylko w mych oczach, miła. Ona figurą, kształtem, wdziękiem panowała reszcie. Skromność nawet w jej stroju smaku pełnym rzucała cień na błyszczadła i blaski bogactwa. Przedzieram się do druwa i pytam o imię tej piękności. On, postrzegłszy oko me zbłąkane, odpowiada z uśmiechem: Kunusia, dodając po chwili: Kunegunda Drwęska, siostrzenica pani generałowej. Przy wyjeździe Wybickiego z Berlina generałowa Skórzewska poczyniła Wybickiemu pewne obietnice. Generałowa, przed której się okiem zataić nie mogły, wypadające westchnienia młodego, powtarzała z tym uśmiechem: po zakończonej konfederacji dostanie się piękność w nagrodzie cnocie. Wybicki odwiedził Skórzewskich w margońskiej wsi. W 1773 roku zmarł wuj Kunusi, Franciszek Skórzewski. Po 5-letniej znajomości 17 października 1773 odbył się ślub Kunegundy Drwęskiej i Józefa Wybickiego. Związkowi temu przeciwna była matka Wybickiego ze względu na różnicę majątkową oraz różnicę wieku. Kunusia była 17 lat starsza od Wybickiego. Są rozbieżności co do miejsca ślubu. Niektóre źródła podają, że odbył się w kaplicy dworskiej, a inne, że w kościele świętego Wojciecha w Margoninie. Nowożeńcy odwiedzili matkę Wybickiego w Będominie, aby prosić ją o wybaczenie za wzięcie ślubu bez jej zgody. Wkrótce, po powrocie do Margonina, doszło do tragedii. Kunusia, będąc bliska połogu, zmarła 17 sierpnia 1775 roku. W wieku, jak wypisano w parafialnej księdze zgonów, blisko 45 lat. Jej ciało złożono w podziemiach kościoła w Gołańczy. Wkrótce zmarła też matka Wybickiego. Historia pobytu Józefa Wybickiego w Margoninie została dokładnie opisana przez Stowarzyszenie Miłośników Tradycji i Mazurka Dąbrowskiego, oddział wojewódzki w Margoninie. Inicjatorami jego powstania w 1989 roku byli Czesław Skonka z Gdańska oraz leśnicy Józef Partyka, Mariusz Roszyk i Jerzy Tarkowski. W 1999 roku stowarzyszenie zmieniło nazwę oddziału z wojewódzkiego
a powiatowy chodzieski. Jego prezesem został Jerzy Tarkowski. Stowarzyszenie popularyzowało wiedzę o Józefie Wybickim i Henryku Dąbrowskim wśród młodzieży szkolnej. Cyklicznie organizowano m.in. zloty Młodej Polonii szlakami twórcy Mazurka Dąbrowskiego, sesje popularno-naukowe, rajdy samochodowe wielkopolskim szlakiem twórcy Mazurka Dąbrowskiego. Stowarzyszenie brało udział w redagowaniu kwartalnika o hymnach, pieśni skrzydlatej. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Józefa Wybickiego. W tym roku mija również 275. rocznica jego urodzin, 200. rocznica śmierci oraz 225. powstania Mazurka Dąbrowskiego. Parafrazując słowa pieśni, jeszcze Polska nie zginęła. Można powiedzieć, Polska nie zginie tak długo, jak długo trwa pamięć o naszej historii. Na mieszkańcach Margonina ciąży moralny obowiązek kultywowania pamięci o Józefie Wybickim. To w Margoninie doświadczył on rodzinnych tragedii. Te przeżycia sprawiły, że Wybicki szukał zapomnienia w działalności politycznej i patriotycznej. Spacerując zabytkową Aleją Lipową, spróbujmy przywołać pozytywne wspomnienia młodego Wybickiego. Bądźmy wdzięczni, że mieszkamy w miejscu, z którym związał się jeden z najwybitniejszych polskich patriotów.